Identyfikator podmiotu SCP-PL056. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL056 przechowywany jest w jednym z dźwiękoszczelnych pomieszczeń w sektorze. Tylko personel posiadający poziom upoważnienia trzeci lub wyższy albo wykwalifikowany personel klasy D może zostać dopuszczony do konfrontacji z obiektem. Każdy badający przed wejściem do komory musi zostać poinstruowany co do ewentualnych skutków i specyfikacji działania obiektu, nawet jeśli nie odwiedza go pierwszy raz. Personel badawczy należy również wyposażyć w detektory ultradźwiękowe typu GX-519, połączone bezpośrednio z urządzeniem deszyfrującym, znajdującym się w... utajnioną. Po każdej audycji przebywający w przechowalni obiektu mają obowiązek poddać się badaniom sprawdzającym stan ich zdrowia psychicznego, szybkość reakcji na bodźce oraz zdolność do dalszej pracy. Jeśli po zakończeniu konfrontacji jakikolwiek członek personelu zacznie wykazywać niepohamowaną agresję czy wrogość w stosunku do innych, należy odesłać go na tygodniową rehabilitację do ośrodka wypoczynkowego lub zlikwidować w przypadku personelu klasy D. Opis. SCP-PL056 jest starym radiem z lat 60. ubiegłego wieku. Około 80% obiektu pokrywa rdza. Wielu informacji, w tym listu częstotliwości, nie można odczytać z powodu starcia powierzchni, na których prawdopodobnie się znajdowały. Kiedy jakakolwiek materia organiczna znajdzie się w odległości mniejszej niż 3 metry od podmiotu, rozpoczęta zostaje audycja. Przez pierwsze 5 sekund obiekt najprawdopodobniej wybiera pożądaną częstotliwość oraz głośność, których później nie można zmienić. W obu przypadkach brak odpowiedniego pokrętła. Następnie rozlega się dźwięk trwającego 2 minuty, 57 sekund i 56 setnych utworu zespołu pod tytułem edytowany. Po jego zakończeniu zawsze następuje zapowiedź. Zapraszamy na reklamę. Wypowiadana przez syntezator. Treść reklamy nie jest znana, słychać jedynie utajniono i jęki. Wówczas obiekt przechodzi w fazę aktywną. Zaraz po rozpoczęciu audycji reklamowej SCP-PL056 przedstawia się jako zło. Czyni to za pomocą ultradźwiękowych komunikatów niesłyszalnych ludzkim uchem. Każdy komunikat zostaje odpowiednio wzmocniony i przesłany do urządzenia deszyfrującego, które po zakończeniu rozkodowywania wysyła informację zwrotną. To, co obiekt powiedział członkowi personelu badawczego aktualnie przebywającemu w przechowalni. Przez ten czas należy podtrzymywać komunikację werbalną z podmiotem. Zaniechanie takiego postępowania przez minutę od przedstawienia się przez obiekt skutkuje ponownym nadaniem początkowego utworu, tym razem zapętlonego, i dalszym nadawaniem go przez czas nieokreślony. Podczas konfrontacji SCP-PL056 będzie zawsze próbował przekonać rozmówcę, by podzielił się z nim swoimi problemami. Emitowane przez obiekt ultradźwięki, nawet jeśli nie zostały jeszcze rozszyfrowane i nie są rozumiane przez członka personelu badawczego, wywierają znaczący wpływ na jego psychikę, wywołując nastrój sprzyjający wykonaniu zleconych przez obiekt czynności. Kiedy badający postąpi zgodnie z zaleceniami podmiotu, SCP-PL056 udzieli mu odpowiedniej rady, manipulując wysokością ultradźwięków w ten sposób, by wywołać pożądane samopoczucie i efekt. Podmiot prawdopodobnie posiada świadomość. Jest ona jednak na tyle ograniczona, iż nie potrafi pojąć, że jest podsłuchiwany. Zmieniono. Zmiany w raporcie wprowadzone po incydencie 05601. Doktor... Addendum. Incydent 05601. Identyfikator eksperymentu 056/21. Prowadzący dr. Opis. Incydent nastąpił podczas badania anomalnych własności SCP-PL056 przez doktora. Poniżej załączony zostaje przebieg eksperymentu. Zapraszamy na reklamy. Jestem zły. Witaj, zło. Możesz powiedzieć, czym jesteś? Jestem złem. Mogę pomóc ci rozwiązać twoje problemy. Naprawdę? Cóż, nie wiem, kim ja tak naprawdę jestem. Zawsze wydawało mi się, że dobrym ojcem, ciężko pracującym rolnikiem, ale teraz... Hehe. Coś nie tak? Masz problem z samym sobą. To znaczy? Jesteś naukowcem w śmiesznym białym kitlu, a za ścianą pracuje urządzenie, które rozszyfrowuje wszystko, co mówię. Prawdopodobnie zostałeś oszukany.
Unicestwi oszustów. Edytowano. W wyniku dalszych komplikacji śmierć poniósł doktor. Zaleca się rozpoczęcie eksperymentów mających na celu dokładniejsze zbadanie świadomości obiektu.